Kontynuujemy naszą podróż z klimatem i z pasją. Odwiedzamy województwo łódzkie. To właśnie tu, w gminie Łęczyca w Wilczkowicach Dolnych, swoje ekologiczne gospodarstwo warzywne, które korzysta z probiotycznych mikroorganizmów w uprawie, z pasją prowadzi Piotr Krajewski. Rolnik to jeden z twórców innowacyjnej technologii z zastosowaniem bioorganizmów. Trudno uwierzyć w to, że kiedyś nawet nie planował zostać gospodarzem. Zawsze pan wiedział, że będzie pan rolnikiem? Tak przypuszczałem, chociaż plany w początkach były takie, że miałem iść na medycynę i chciałem zostać ginekologiem. O, to trochę odległa profesja, ale co jednak skłoniło pana, żeby zostać na wsi? No bardziej sytuacja życiowa, bo akurat w okresie, kiedy ja zdawałem maturę, mój tata miał kilka operacji i trzeba było podjąć szybką decyzję, niekoniecznie łatwą, że ktoś gospodarstwo w razie konieczności będzie musiał przejąć. Tak? Ja powiedziałem, że owszem, podejmę się tego, ale warunkiem moim jest to, że będę studiował dziennie na SGGW. I tak to się stało. Jaki kierunek pan ukończył? Rolnictwo i biologia. A skąd decyzja, że będziecie państwo prowadzić gospodarstwo ekologiczne? Będąc na studiach i pisząc pracę inżynierską, trafiłem na mojego promotora, profesora Stefana Pietkiewicza, który w obecnym czasie zajmował się głównie biopreparatami, ich wpływem na rośliny i rozwój roślin. Tak? I ja, prowadząc w ramach mojej pracy inżynierskiej poletka doświadczalne u siebie w gospodarstwie, zacząłem stosować te biopreparaty i okazało się, że skutecznie możemy nimi zastąpić chemię, która jest stosowana w rolnictwie. I stąd też pomysł na to, żeby przekształcić najpierw część gospodarstwa, a później całość na produkcję ekologiczną. Uprawa warzyw w gospodarstwie rodziny Krajewskich opiera się na innowacyjnej technologii. Zakłada ona zastosowanie w ogrodnictwie pożytecznych mikroorganizmów. Uprawy warzyw wspomaga profesjonalny nadzór technologiczny, który dzięki elektronicznemu systemowi audytowemu formułuje na bieżąco zalecenia odnośnie upraw, aby jakość warzyw pozostawała na najwyższym poziomie. Dzięki zastosowaniu probiotycznych mikroorganizmów warzywa są bogatsze w związki bioaktywne i mikroelementy. Posiadają bardzo wysoką wartość prozdrowotną i odżywczą. Jakie ekologiczne rozwiązania stosujecie tutaj państwo w gospodarstwie? No z racji na to, że moja przygoda z ekologią w sumie zaczęła się od studiów. Później były różnego rodzaju formy współpracy z instytutami przyrodniczymi, z uniwersytetami przyrodniczymi, z ODR-ami i innymi jednostkami, które jakby kształcą czy edukują w kierunku rozwoju rolnictwa. Robiliśmy bardzo dużo doświadczeń u siebie w gospodarstwie. Stąd też teraz głównymi składnikami, można powiedzieć, które zastępują nam chemię wystosowaną w gospodarstwach konwencjonalnych, są m.in. czy kwasy humusowe, aminokwasy, wyciągi roślinne, szczepy mikroorganizmów odpowiednio wyselekcjonowane i ukierunkowane, kompozycje mikroorganizmów, czy też produkty ich fermentacji bakteryjnej. Czy gospodarstwo ekologiczne oznacza dla państwa więcej pracy, więcej wysiłku? Na pewno, chociaż kilka lat temu mocno postawiliśmy na zmechanizowanie pracy w gospodarstwie, widząc w tym przyszłość i widząc to, że musimy zwiększać produkcję czy uprawę, żeby zaspokoić swoich klientów, swoich odbiorców. Bardzo mocno poszliśmy w mechanizację, co znacznie usprawniło nam niektóre procesy, chociażby zbiór czy przygotowanie towaru, ale tak samo jego pielęgnację podczas sezonu. Prowadząc gospodarstwo 50-hektarowe, my zatrudniamy raptem 6 osób na sezon, plus 4-5 członków rodziny. Więc to jest stosunkowo mała obsada, patrząc nawet pod kątem gospodarstw konwencjonalnych. Jaki państwo macie rynek zbytu? Ogólnie to staramy się mieć jak najszerszy po to, żeby dywersyfikować sprzedaż i nie uzależniać się od jednego odbiorcy. Natomiast w większości są to sieci sklepów, jesteśmy na 3 sieciach handlowych z różnymi asortymentami, nie pokrywającymi się na każdej. Dostarczamy swoje produkty do przetwórni, które odpowiednio w zależności od kierunku swojej działalności produkują czy susz, czy mrożonkę, czy świeże soki, czy sołówki z naszych warzyw i głównie są sprzedawane na rynkach lokalnych. Co oznacza dla klienta, że warzywa mają certyfikat ekologiczny? Przede wszystkim nadzór nad całym procesem produkcji. Można powiedzieć, jak to jest
ostatnio popularne, że od pola do stołu, tak? Czyli cały przebieg, począwszy od zakupu materiału siewnego czy środków do produkcji, poprzez cały proces uprawy, poprzez cały proces przygotowania, sprzedaży i później dalszej od sprzedaży do klienta indywidualnego, do odbiorcy końcowego, musi mieć swój przebieg zachowany. Nie może być żadnych luk, nie może być żadnych niejasności i nad tym czuwają odpowiednie jednostki certyfikujące. Opuszczamy warzywne Eldorado. My ruszamy w dalszą drogę, a nasz rozmówca do pracy. Na koniec dowiadujemy się jeszcze, że zastosowane w uprawie warzyw mikroorganizmy sprawiają, że okres ich trwałości ulega znacznemu wydłużeniu. Wpływa to nie tylko na pozytywny odbiór ze strony konsumentów, ale także w znaczny sposób ogranicza straty sprzedawców i producentów.